Cześć, słuchajcie, bardzo mi miło, że przyszliście na moją prezentację. Dzisiaj przedstawimy Wam tak naprawdę case study, analizy z testów wydajnościowych. Nazywam się Emilia Lędziom i dzisiaj pobawimy się w detektywów z, na podstawie przykładowych danych z realnych testów wydajnościowych. Oczywiście nie będę wskazywać tej firmy, aczkolwiek tak, tak, pobawimy się. Z zawodu jestem specjalistą do spraw automatyzacji. Z pasji jestem takim szkodnikiem, a Thunderbug jest moim ukochanym dzieckiem i jest to hakaton dla testerów. I słuchajcie, teraz tak naprawdę ja już troszeczkę Wam o sobie opowiedziałam i chciałabym też i Was poznać. Więc podnieście dłonie, jeżeli utożsamiacie się z danym zdaniem. Kto z Was zajmuje się ogólnopojętą automatyzacją? Trochę jest, świetnie. A kto testami wydajnościowymi? OK, słuchajcie, mam nadzieję, że równie ochoczo później będziecie się również udzielać w przygotowanych przeze mnie zagadkach. Jak wiecie, testy wydajnościowe są bardzo ważne. Ich analiza, później decyzje związane z e, tak naprawdę obróbką tych danych mogą wpłynąć bardzo na firmę, ponieważ złe, podjęte, złe decyzje podjęte na podstawie naszych wyników. Zwłaszcza słuchajcie w firmie produktowej, niestety miałam taką okazję, więc tym bardziej <laughs> wiem to z doświadczenia, mogą wpłynąć bardzo niekorzystnie. Jak finansowo firmy, wizerunkowo czy nawet na motywację tutaj naszych pracowników? No dobra, ale wróćmy do raportów. Słuchajcie, na początku taka mała rozgrzewka. Przedstawię Wam za chwileczkę trzy takie typy danych. I chciałabym się zapytać, który z tych typów danych, a bądź też plików, chcielibyście dostać jako inżynierzy testów wydajnościowych? Na początku je przedstawię, a później robimy głosowanie. Pierwszy jest to Excel i są to same suche dane. Drugi PowerPoint z diagramami, z ich analizą. I trzeci, same wykresy. Słuchajcie, to kto jest za Excelem? Kto by chciał dostać Excela do analizy? OK? Kto PowerPointa? OK A kto yy, same wykresy? OK, Słuchajcie, powiem Wam tak. Tak naprawdę podzieliliście się do wykresu było najmniej osób. Tak naprawdę powiem Wam tutaj, że suche dane, czyli taki Excel jest najlepszy. Kto mi może powiedzieć dlaczego? Wszystko z nim można zrobić. Tak, bo wszystko możemy z nim zrobić. Słuchajcie, suche dane nas nie oszukają, tak? Jasne, może testy, wykonanie tych testów nas oszuka, ale nie suche dane. I zobaczmy na przykład, słuchajcie sobie na sondaże, chociażby, tutaj daleko szukać, polityków. Jak można nimi manipulować? Jak można wykresami? Więc miejcie to z tyłu głowy, że tylko i wyłącznie suche dane są nam potrzebne. Następnie będziemy teraz przechodzić do kolejnego zadania, i tutaj chciałabym Wam od razu wspomnieć jedno. Wykres to jest tylko narzędzie, to nie jest analiza, to nie jest raport. Dopiero analiza takiego wykresu już możemy y, nazwać wstępnym raportem. Pierwsze tutaj, y, tak naprawdę, wyniki, które chciałabym Wam przedstawić, to są z rejestracji na Ride Enduro. Jest to fantastyczny rajd y, dla ciężkich motocykli, gdzie. Serwery, tak naprawdę, przy samym starcie po dwóch minutach już nie można się zarejestrować. Wyjściówki rozchodzą się w ciągu 6 godzin. Cena nie jest niska, ale jest całkiem popularny ten ride. Oczywiście jest też spa, spaba, dlaczego by nie? I jaki jest tutaj w tym wszystkim minus? To jest tylko i wyłącznie przy rejestracji wysłanie jednego formularza. Jeden formularz. Wyniki są różne. Po lewej, e, moja, tak jak tak patrzę, czyli. Po tej stronie mamy liczbę wirtualnych użytkowników, po lewej mamy czas w sekundach, tutaj mamy czas wykonania testu. Górna linia są to requesty na sekundę, a dolna jest to czas odpowiedzi na sekundę. Co tutaj możemy od razu zauważyć? Ano, zauważyliśmy, że nagle liczba użytkowników, liczba requestów na sekundę się zwiększyła, a czas odpowiedzi, zobaczcie, tutaj zmalał. Jak myślicie, co mogło być tutaj powodem? Tak na pierwszy rzut oka. Czy coś Wam mówi na przykład skalowalność systemów? Rozmawiałam, słuchajcie, na ten temat z Tomkiem Dobikowskim i on powiedział tak. Wiesz co, ja przy tym wykresie na początku bym pomyślał, że po prostu łączyła się skalowalność, że po prostu zostały nadbudowane systemy. No i jasne, to możliwe, żeby było jedna z dobrych odpowiedzi, ale dopiero po korelacji z drugim wykresem, który zawierał błędy, Okazało się, że to nie było to. Na, dokładnie, zdech system. Można tak to nazwać. Dlaczego? Ponieważ po prostu systemy serwer nie był przygotowany na takie obciążenie. Mimo że ten rajd już jest organizowany x lat, chyba, nawet chyba pięć razy już był, tak jak nasz test. Fest. I w tym momencie użytkownicy po prostu zabili system. I zobaczcie, to jest niby taka mała dygresja, tak? Kurczę, patrząc na jeden tylko wykres. Od razu widzimy, że fantastycznie, tak? Liczba odpowiedzi e, zmalała, w sensie czas odpowiedzi zmalał, liczba requestów wzrosła. Idealny system. A tu jednak nie. Co byśmy mogli tutaj zaproponować jako rozwiązanie, znając co się stało? Po pierwsze, moglibyśmy zoptymalizować kod. Moglibyśmy zoptymalizować też proces rejestracji. Jasne. Tutaj byśmy też musieli o czym pomyśleć? O UIX-ie, tak? Czy na przykład, jeżeli mamy jeden formularz rejestracji, jedną stronę, Czyli jeżeli byśmy rozbili to na pięć stron, czy to by nam pomogło wydłużyć czas e, odpowiedzi i czy to by nam pomogło również e, nie zabijać serwera? Jasne, że tak. Wszystko trzeba przemyśleć. Następnie moglibyśmy jako optymalizację dodać timeouty. Timeouty by ubijały te requesty, więc dzięki temu serwer by nam się nie wywalił. Nie? I ostatnia tutaj taka podpowiedź, moglibyśmy zwiększyć zasoby. Ale kto wie, jaki jest problem ze zwiększeniem zasobów. Co? Kasa. Kasa dokładnie. Nie zawsze można to naszemu zarządowi przetłumaczyć, że warto by było dodać i zwiększyć zasoby. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie. Czy dokładanie ciągle nowych zasobów ma zawsze sens? Nie. W pewnym momencie nie ma to w ogóle znaczenia i tylko sobie pogarszamy cały system. Tutaj było kilka rozwiązań do rejestracji na zawody Enduro. Następna zagadka testowanie strony statycznej oczywiście wydajnościowo Dlaczego o tym wspominam wytłumaczę wam później ale jak zobaczymy słuchajcie na te dane to możemy śmiało powiedzieć że ja chcę mieć taki system on jest bardzo wydajny zobaczcie ile requestów może na milisekundy patrząc przepuścić system fantastycznie słuchajcie ja naprawdę chcę mieć taki system który by tak działał na produkcji tak. Co oznaczają strony statyczne? Kto wie? Służą tylko do przeglądania treści. Służą tylko do przeglądania treści. Tam nie ma asynchronicznego wywołania. Dokładnie. Tam nie ma nic przeładowywanego. Czyli, jeżeli backend nam zwraca całego HTML-a, to tak go wyświetlamy. Tam po prostu nie ma co przetwarzać. Więc tak naprawdę, testowanie wydajnościowo stron statycznych nie ma sensu większego. Jasne. Moglibyśmy powiedzieć, że byśmy mogli to stosować jako taki baseline, asymptotę, tak? czyli coś, do czego powinniśmy dążyć. I tutaj, na przykład, z Tomkiem Koniecznym, jak rozmawiałam o testowaniu wydajnościowo stron statycznych, on powiedział tak, ja testuję je wydajnościowo. Dlaczego? Bo przy na przykład przepisaniu systemów mam porównanie jakieś, jak wcześniej dla stron statycznych się zachowywał system, a jak po przepisaniu to jest. Więc wiecie, są jakieś plusy tego. Ale oficjalnie nie, nie testujmy stron statycznych. Ja dostałam kiedyś, słuchajcie, raport od firmy zewnętrznej. Oczywiście, umówmy się, specjalistyczne testy nie są tanie, nie? I dostałam raport, gdzie tak naprawdę 70% testów zawierało e, testowanie stron statycznych. Czy to by mi było potrzebne? Nie. Czy pieniądze zostały wydane? Tak. Czy później e, mieliśmy na ten temat dyskusję? No, oczywiście, że tak. Że firma wcale nie pomyślała o tym, że hej, może. Warto pokazać, gdzie, co, jak, jeżeli firma zewnętrzna uważająca się za eksperta tego nie wie. Tak? Dodatkowo byśmy mogli zobaczyć, czy wyczerpanie zasobów, czyli czy mamy słabą konfigurację. I tylko i wyłącznie pod tymi względami moglibyśmy testować wydajnościowo te sprawy. I ostatnia zagadka: testowanie serwera bazy danych. To jest, słuchajcie, coś, co... Ja miałam takiego mindfucka, nie? Dosłownie, przepraszam, słowo. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Mamy wykorzystanie CPU. To jest akurat wykres produkcji, który... gdzie nasz system... E, nie nasz system, oczywiście jakiś fikcyjny. Był pół roku na produkcji. I zobaczcie, przez pół roku administratorzy nie zauważyli, że wykorzystanie było 90%. I pewnego pięknego dnia... to dam Spadło z 90% na 40%. Wiecie, szukaliśmy tego dwa tygodnie, dlaczego tak się stało. Czy ktoś może ma pomysł, dlaczego w ogóle było takie zużycie? Co mogło być powodem, patrząc, że testujemy bazy danych? Jak myślicie? Indeksowanie. Indeksowanie. Nieoptymalne zapytanie też by mogło być. Tutaj jest taka ciekawostka. Troszeczkę zejdziemy nisko poziomowo, żebyście wiedzieli. Otóż okazało się, że mieliśmy połączenie SQL z PLSQL. Zaraz wam powiem o co dokładnie chodzi. I przyszedł do nas junior, który pierwsze co zobaczył, to zobaczył sobie wykresy z monitoringu naszej produkcji i sprawdził, które zapytanie tak naprawdę było najczęściej wykonywane. I po prostu je poprawił i wrzucił poprawkę na produkcji. nikomu nic nie mówiąc. I dlatego tak naprawdę, słuchajcie, z 90% nagle wyszło to na 40. Jaki był powód? Połączenie po prostu SQL z PLSQL-em. Kto się zna na PLSQL-u? Kto z Was programował coś w tym morze? No dobrze, Maciek, świetnie. Słuchajcie, bo o co w tym chodzi? SQL to są takie podstawowe zapytania, selekty i tym podobne. PSQL możemy już na przykład nazwać procedurą. I jakie tutaj było zapytanie? Słuchajcie, tutaj była wykorzystywana procedura, która. W efekcie końcowym robiła selekty i przez to, że e, niskopoziomowo patrząc musiało zostać to przekompilowane z PLSQL na sql dochodziły dochodził dodatkowy narzut, którego mogliśmy uniknąć. No i dlatego tutaj mieliśmy taki fagat. I oczywiście nie dla mieszania sql z PLSQL-em. I słuchajcie, jak będziecie częściej to testować, będziecie też testować procedury, to nieważne, że Wy tego nie robicie na co dzień. Ja Was tutaj zachęcam, żebyście poznali, żebyście rozmawiali z deweloperami, jak do tego przysiąść i żeby wytłumaczyli Wam czasami niskopoziomowo. Słuchajcie, jest wiele świetnych artykułów, a wierzcie mi, że jeżeli podejdziecie do dewelopera i powiecie mu takie wiecie, fajne ciekawostki, zaplusujecie, to no jasne, że tak. I podsumowując case study nasze, słuchajcie, przede wszystkim trzeba robić testy. Testy wydajnościowe są mega ważne. Dużo osób o tym zapomina, zwłaszcza w software house'ach. Dlaczego? No bo klient płaci, klient nie wymaga. A, będzie to działało. Tak? Więc nie, nie róbmy tak. Planować obciążenie. Najlepiej jeszcze przed implementacją kodu. Jeżeli będziecie się tutaj specjalizować w testach wydajnościowych czy nawet bezpieczeństwa, bądźcie przy analizie. Co Wam zależy? Tak? Zobaczcie, porozmawiajcie. Też Zobaczcie, tak naprawdę my, jako testerzy, jako mamy wiedzę, my mamy wiedzę użytkownika końcowego. Tak? To jest bardzo ważne, bo ani analityk, ani programista nie ma takiego podejścia do całego systemu jak my. Tak? My znamy ten system, więc dlaczego byśmy tą wiedzę, z doświadczenia nie mogli wykorzystać przy e, analizie tak? nowych systemów? Więc słuchajcie, to jest naprawdę ważne, a przy okazji dla Was bardzo rozwojowe. Następnie rozmawiajmy z Dewami. Ja czasami piekę ciasta, żeby byli dla mnie mili. <laughs> tak. Później mi mówią, że ich żony narzekają, bo oni tyją. No cóż, <laughs> ale ja dzięki temu mam, słuchajcie, bardzo dużą wiedzę na temat systemów, jak niskopoziomowo działają. Dlaczego? Po prostu jestem miła dla nich. Miejcie cierpliwość, bo wierzcie mi, na przykład, słuchajcie, czasami testy trzeba na przykład takich stron statycznych, jeżeli ja mam dobre wyniki, to ja od razu zakładam, że coś jest nie tak. Na pewno coś jest nie tak. Jak to moje systemy tak dobrze działają? Mm, 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 mm. Więc dlatego jeszcze raz wykonuję testy. I ostatnia tutaj ciekawostka testy warto robić na realnych ilościach danych. Jeżeli tworzycie nowy system, no to jasne, nie możecie mieć tych danych, ale możecie sobie zrobić pewne statystyki. Jeżeli tworzycie jakiś system, który już istnieje, jakaś konkurencja to ma, czemu by tutaj nie Podmanewrować i nie zobaczyć ich wyników, jeżeli jest taka możliwość. A jeżeli macie już system istniejący i dla niego musicie zrobić testy wydajnościowe, dlaczego nie wykorzystać logów z produkcji? Dlaczego tych danych nie wykorzystać? Słuchajcie, zobaczcie, mamy taką bazę wiedzy i tyle możemy rzeczy z tego osiągnąć, że tylko i wyłącznie uczyć się. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że Wam się podobały tej stali.